W uroczystościach wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele instytucji oraz mieszkańcy. Najwięcej było dzieci i młodzieży. Do nich starosta powiatu skierował specjalne przesłanie. Chcielibyśmy, abyście pamiętali ten dzień, nie tylko z tego powodu, że jesteście tu dzisiaj z nami, ale przede wszystkim właśnie dlatego, abyście pamiętali, że jest to tak ważny i istotny dzień dla naszego narodu polskiego. Że odzyskanie niepodległości i życie w wolnej Polsce jest dla nas wszystkich ogromnym, ogromnym darem. Szczególnym zainteresowaniem młodych Polkowiczan cieszył się sprzęt wojskowy, jaki można było obejrzeć w rynku. Dzieci wiedziały, z jakiej okazji był on pokazywany, a także czym jest patriotyzm. Powinno się obchodzić tak solidarnie, czyli na przykład obchodzić, bo to jest święto, gdzie odzyskaliśmy niepodległość. Patriotyzm to jest takie coś, gdzie człowiek oddany jest ojczyźnie, gdzie może zrobić wszystko dla niej i kocha ją i robi różne rzeczy, żeby wspomóc ojczyźnie. Powinniśmy kochać swoją ojczyznę i po prostu to święto obchodzić wszyscy razem, że szanujemy naszą Polskę i żeby był pokój na świecie. Podczas uroczystości rozdawano biało-czerwone kotyliony i chorągiewki kupione przez powiat. Kotylionów zakupiliśmy około 500 sztuk, bo też nie widzieliśmy, szczególnie dajmy osobom dorosłym, ile przyjdzie na nasze uroczystości, ale dodatkowo dla najmłodszych mamy chorągiewki, flagietki i zakupiliśmy około 1000. Niepodległościowe obchody zakończył krótki koncert Orkiestry Górniczej ZG Polkowice-Sieroszowice.